Dorota Łosiewicz, telewizja w Polsce.pl, gorące pytania. Witam państwa bardzo serdecznie. Ze mną na łączach Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Widzimy się i słyszymy. Dzień dobry panie ministrze. Musimy zacząć od hat-tricka Kaczyńskiego, bo o tym wszystkie media dzisiaj od rana donoszą, a chodzi o podwyżkę płacy minimalnej. Dziennik Gazeta Prawna: rząd znowu zaskoczy podwyżką pensji, jak ustalił DGP. Jest to realizacja hat-tricka Kaczyńskiego z 2019 roku, który zapowiedział, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2024 roku do 4000 zł, podwyżka do 3400 od stycznia i do 3,5 od lipca ma być krokiem w tym kierunku. Czy to już pewne, czy decyzje zapadły? Jak wygląda sytuacja? Czy rzeczywiście ta płaca minimalna będzie rosła, panie ministrze? No jutro oficjalnie rząd bądź to potwierdzi propozycje, które złożyliśmy stronie społecznej, które no nie uzyskały akceptacji ze strony, jednolitej akceptacji, bo strona pracodawców poparła propozycje rządowe. Strona związkowa chciała wyższe stawki. Przypomnę, że ta propozycja związkowa, to propozycja rządowa, to jest 3384 zł od stycznia przyszłego roku i 3450 od lipca przyszłego roku. Taka jest w tej chwili propozycja, którą skierowaliśmy do strony społecznej. I zgodnie z ustawą, jeżeli nie dochodzi do porozumienia, rząd ustala jednolitą stawkę płacy minimalnej, ale ta jednolita stawka będzie rozbita na dwie części, czyli styczeń i lipiec. To też wynika z wysokiej inflacji. No i zobaczymy, czy te prognozy Gazety Prawnej na jutrzejszym posiedzeniu Rady Ministrów zostaną potwierdzone, czyli decyzja Rady Ministrów jutro będzie ostateczna decyzja. Oczywiście tutaj, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, w jednym z naszych spotkań prezes Kaczyński mówił o podwyżce płacy minimalnej do 4000 w 2020 roku. Także no, jesteśmy na dobrej drodze, żeby... Tylko to... panie ministrze, wszyscy się wtedy łapali za głowę, mówili, że to absolutnie niemożliwe. Przedsiębiorcy, no właściwie wszyscy nie wierzyli w te zapowiedzi. Tymczasem one stają się ciałem. GUS informuje, że 2,5 miliona pracowników otrzymuje minimalne wynagrodzenie, więc zmieniłaby się sytuacja ponad 2,5 miliona Polaków. Dokładnie tak, ale tu trzeba jedną rzecz bardzo ważną dopowiedzieć do tego, o czym mówiłem, że po przyjęciu przez nas rządów podjęliśmy też decyzję, to jest decyzja zgodna z postulatami strony społecznej i też z tą dyskusją, która jest w Parlamencie Europejskim dotyczącą płacy minimalnej, aby płaca minimalna była na poziomie co najmniej 50% przeciętnego wynagrodzenia. I od wielu lat za rządów Prawa i Sprawiedliwości to utrzymujemy. I również ta propozycja, która jest w tej chwili na stole, to jest 50% przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli byłaby ciut wyższa, to też będzie to spełnienie tego warunku, żeby utrzymać przeciętne wynagrodzenie i do płacy minimalnej w relacji co najmniej 50%, co jest też zgodne z postulatami Komisji Europejskiej, bo wiemy, że też tam toczy się dyskusja nad jednolitą płacą minimalną wszystkich krajach europejskich. I to też jest ważne, że no, za naszych rządów skończyliśmy z tak zwanymi biednymi pracującymi, bo taka sytuacja też była wcześniej, jeżeli nie pamiętamy, że nie było jeszcze wtedy stawki godzinowej ustalanej. Ona w tej chwili jest już też ustalana ustawowo. I mieliśmy stawki godzinowe za rządów Platformy Obywatelskiej na poziomie 2-3 zł czy 4 zł. Dzisiaj takiej sytuacji już nie ma. I też podwyżka płacy minimalnej ma właśnie chronić tych pracujących, którzy mieli wtedy niższe wynagrodzenia niż płaca minimalna. Jak to oceniać, panie ministrze, bo tak słyszę od rana takie komentarze, odkąd Dziennik opublikował te informacje, że to kiełbasa wyborcza, no ale to jeszcze jesteśmy rok do wyborów z drugiej strony. To mówią jedni, kiełbasa wyborcza, drudzy przypominają, no ale zaraz, to jest obietnica, realizacja zapowiedzi z 2019 roku. W 2019 roku byliśmy tuż po wyborach. Jak więc traktować tę zmianę płacy minimalnej? Jesteśmy tutaj konsekwentni, czyli tak mówię, jeżeli my mówimy, że to ma być relacja 50%, no to no jak popatrzymy na wszystkie lata, które podnosiliśmy, znaczny wzrost płacy minimalnej, to właśnie spełniamy ten warunek. I również to trzeba odnosić do tego, że w Polsce dzięki dobremu rozwojowi, dzięki naszym działaniom związanym choćby w tym trudnym okresie pandemii, gdzie wspieraliśmy przedsiębiorców, przecież potem
różnymi środkami, aby utrzymać miejsca pracy. Płaca, średnia płaca w kraju jest ponad 6 tysięcy, czyli no to też pokazuje, że jest wzrost wynagrodzeń, bo chodzi nam przecież o to, żeby też również Polacy godnie zarabiali i też standard życia się podnosił. Nie zależy nam na tym, abyśmy przecież zarabiali bardzo nisko i konkurowali w gospodarce, szczególnie z krajami Europy Zachodniej, tylko niskimi płacami. To jest też ten nasz cel główny, który sobie postawiliśmy i go realizujemy. I tutaj to oczywiście w przyszłym roku też będzie wzrost płacy minimalnej i bez względu, czy są wybory, czy nie ma, ta płaca minimalna, no, ten poziom 50% do przeciętnego wynagrodzenia będziemy zachowywać. Mówi pan minister o konsultacjach ze stroną społeczną. Jak do tego postulatu, do tych pomysłów i planów właściwie odnoszą się przedsiębiorcy? No bo to może im utrudnić życie. No przedsiębiorcy to naszą propozycję, która dzisiaj jest jeszcze przed oficjalną decyzją jutrzejszej Rady Ministrów, była zaakceptowana, czyli na poziomie 3383 od stycznia i 3450 od lipca. Tutaj pracodawcy tę propozycję rządową akceptowali. Strona związkowa chciała wyższe stawki na poziomie 3700 zł i wyżej. No i tutaj też zobaczymy, jaka ostateczna będzie decyzja Rady Ministrów. To też musi być kompromisem między stroną pracodawców a związkami zawodowymi. 14 emerytura, panie ministrze, o to będę chciała teraz zapytać. 14 emerytury są wypłacane. Ile osób dostało już 14 emeryturę, a ile wypłat jeszcze przed nami? No w tej chwili prawie 6 miliardów złotych wypłaciliśmy już dla ponad 4,5 miliona emerytów. To oczywiście w tych terminach, w których otrzymują osoby emerytury i renty, wypłacana jest też 14 emerytura. Tu przypomnę jeszcze raz, że nie trzeba składać żadnych wniosków, bo czasami się spotykamy z różnymi oszustami, którzy próbują tutaj jeszcze seniorów wykorzystywać. Nie potrzeba żadnych tutaj ruchów ze strony seniorów wykonywać zgodnie z ustawą. W tych terminach, w których jest wypłacona emerytura i renta, będą wypłacane. Ostatnia transza była wypłacana 10 września, teraz będzie 15 września i konsekwentnie około 9 milionów emerytów i rencistów, wszystkich uprawnionych zarówno z powszechnego systemu ubezpieczeń, jak i z rolniczego, służby mundurowe, świadczenia pielęgnacyjne, te osoby, które podlegają pod system ubezpieczeń społecznych, no, skorzystają z tego wsparcia. Panie ministrze, wspomina pan o tych oszustwach. Zanim ruszyła wypłata 14 emerytury, ZUS także przestrzegał przed oszustami, by nie dać się nabrać, by nikt niczego nie wypełniał, bo żaden dodatkowy wniosek, by uzyskać 14 emeryturę, nie jest powszechny. Ale czy macie państwo wiedzę w resorcie, jak duża była skala oszustw i czy rzeczywiście takie się zdarzyły, czy udało się komuś tych naszych seniorów niestety oszukać? No tutaj, tak jak pani redaktor zauważyła, też Zakład Ubezpieczeń Społecznych, również my poprzez kampanię informacyjną, no to w znaczny sposób jednak uniemożliwiło właśnie oszustom działania, bo tutaj seniorzy zachowywali się roztropnie i to były pojedyncze przypadki, gdzie ktoś kogoś próbował naciągnąć, że przez daną trzeba wpłacić jakąś opłatę, żeby z 14 emerytury skorzystać. Nie było to jakieś zjawisko masowe. Panie ministrze, kolejne takie duże świadczenie, duża zmiana, na którą czekają emeryci, to będzie waloryzacja. Procentowo to bardzo wysoka będzie waloryzacja, bo około 13%. Pytanie, czy to już jest zdecydowane, że waloryzacja będzie procentowa, czy może jeszcze jest rozważana waloryzacja kwotowa, no, która byłaby istotna z punktu widzenia tych, którzy mają najniższą emeryturę, bo przy waloryzacji procentowej zyskują ci, którzy mają najwięcej. Jak to wygląda w tej chwili? W tej chwili, jeśli chodzi o sam poziom waloryzacji, to ostateczna znana poziom inflacji będzie na koniec stycznia przyszłego roku, gdy Główny Urząd Statystyczny ogłosi, ale już wiemy, że nasza wcześniejsza prognoza, którą zawieraliśmy do budżetu państwa na poziomie niespełna 10%, no nie będzie wystarczająca. Dzisiaj te prognozy są już na poziomie 13%. Co do decyzji, jeśli chodzi o
czy to będzie kwotowo-procentowa waloryzacja, jeszcze nie ma, ale też taki wariant jest rozważany w naszym ministerstwie, ale zobaczymy, jak tutaj jeszcze ostateczne decyzje zapadną. Ten walor procentowy oczywiście będzie zachowany, bo on musi być, to też wynika z wyroków Trybunału Konstytucyjnego, bo no, inflacja i waloryzacja procentowa jest tego skutkiem, ale też warto się zastanowić, bo taką już we wcześniejszych latach podejmowaliśmy decyzję, że waloryzacja była też kwotowo-procentowa, czyli podniesienie najniższego świadczenia trochę więcej niż wynikałoby z procentowych wyliczeń. To wydawałoby się najsprawiedliwsze, prawda? Bo wtedy ci, którzy mają najmniej, jednak zyskiwaliby więcej niż ci, którzy mają najwięcej. A jak zmiany podatkowe wpływają na emerytury i renty, panie ministrze? No tutaj do tych zmian oczywiście też, tak mówimy tutaj w przypadku 14 i 13 emerytury, to jest ochrona też tych emerytów, którzy mają najniższe świadczenia, w tym też to nowe rozwiązanie, które weszło w życie, czyli emerytura bez podatku do kwoty 2500 zł, bo to też w skali roku jest ponad 2000 przy tych niższych emeryturach dodatkowych świadczeń, które pozostają w kieszeniach emerytów i rencistów. To też utrzymujemy, bo to jest kolejne też takie działanie wspierające. Oprócz też innych działań, które podejmujemy w związku z inflacją, bo to są też kwestie dodatków, też kwestie osłonowe, jeśli chodzi o ceny energii, ceny gazu, węgla czy opału w ogóle, bo to też tutaj te działania są podejmowane, żeby właśnie chronić osoby o najniższych dochodach, a w tej grupie no to znaczną część stanowią emeryci i renciści. Panie ministrze, jeszcze koniecznie muszę o program Senior Plus zapytać. Na początku roku zapowiadał pan 105 nowych placówek dla seniorów i 60 milionów złotych przeznaczony na ten program. Jesteśmy już, no, zbliżamy się do końca roku. Czy możemy podsumować, czy udało się rzeczywiście tych 60 milionów wyasygnować dla seniorów? W tym roku było nawet więcej chętnych, bo to jest program skierowany do samorządów. Było ponad 80 milionów wniosków. 60 milionów, tak jak pani redaktor też podała, tyle środków wykorzystają w tej chwili samorządy, bo to są środki zarówno na utworzenie ponad 100 nowych jednostek, czyli domów bądź klubów seniora, jak również, co jest bardzo ważnym tym elementem, na funkcjonowanie już istniejących. Tu warto przypomnieć, gdy rozpoczynaliśmy rządy w 2015 roku, tych placówek było 99, teraz jest ponad 1100, czyli to jest olbrzymi przyrost tych jednostek i on nawet w tym trudnym okresie covidowym funkcjonowały i cieszą się dużą popularnością wśród seniorów, bo dla wielu, szczególnie małych miejscowości, gdzie nie było żadnego miejsca, gdzie można się było spotykać, dzisiaj w takim klubie seniorzy mogą się spotkać, mogą odbywać różnego rodzaju zajęcia i ten program chcemy dalej kontynuować. W przyszłym roku również w tym budżecie zaplanowaliśmy kwotę 60 milionów złotych na program Senior Plus i 40 milionów złotych na program Aktywny Plus, który jest skierowany do organizacji pozarządowych, czyli to jest kolejny pakiet tych wsparcia dla seniorów, w tym działaniu tak aktywizujących naszych seniorów. Czy wszystkie te placówki oferują seniorom podobne usługi, czy któraś z placówek na przykład jakoś ministerstwo zaskoczyła coś wyjątkowego, tam się pojawiło takiego niespotykanego, bo no tak jak mówię, zbliża się koniec roku, to jest taki czas podsumowań, coś już można powiedzieć. No jest różnorodność form, tutaj no są bardzo ciekawe różne propozycje, bo to są również propozycje integracyjne seniorów, ale to jest też kwestia nauki. Mamy jeden z komponentów dotyczący cyfryzacji, czyli nauki seniorów, jeśli chodzi o obsługę telefonów komórkowych, komputera, to też jest istotne. Również takie działania związane z bezpieczeństwem, właśnie tutaj też wykłady ze strony policji, jak ochronić seniorów przed różnymi atakami oszustów, czy to na wnuczka, czy na policjanta, bo przecież też takie się zdarzają. I tutaj też te szkolenia są prowadzone, potrzebne. Również bezpośrednio pokazywane przez służby, które tutaj mogą też pokazać na własnym przykładzie, jak nie dać się oszustom podejść. Także tutaj też takie działania są podejmowane, ale różnorodność pomysłów jest bardzo szeroka, także tylko się cieszymy, że seniorzy mają takie możliwości i mogą się realizować. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej, był moim i państwa gościem. Dobrego dnia panu i państwu życzę. Dziękuję za jedno. Dziękuję bardzo.